Jak ubrać się na pielgrzymkę? To jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście pielgrzymka to jest taki specyficzny czas, który ten ubiór może być troszeczkę różny od tego, którym na co dzień, gdzieś tam rzeczy, które na co dzień ubieramy. Nie muszą być od razu białe mankiety, uroczysta sutanna, ale ten strój oczywiście musi być taki troszeczkę luźniejszy. Zachęcam do tego, żeby faktycznie ubierać się w rzeczy bardziej takie przewiewne, które dają nam taki komfort naszego chodzenia. Czy to będą rzeczy bawełniane, czy to będą jakieś dzisiaj różnego rodzaju rzeczy, które możemy nabyć w sklepach chociażby sportowych, tutaj oczywiście jest wybór. Ważne, żeby te rzeczy były odpowiednie też do miejsca, w którym się znajdujemy, a przecież niejednokrotnie wchodzimy do różnych świątyń, wchodzimy do różnych kościołów, więc te ramiona powinny być zakryte, te spodenki też nie powinny być takie, które będą odsłaniać tak naprawdę 3/4 naszego ciała, ale przede wszystkim też powinny być to rzeczy niejednokrotnie na długi rękaw. Dlaczego? No dlatego, że kiedy pali słońce, jest strasznie gorąco, to wtedy po prostu też to nas chroni przed mocnym opaleniem się, a w zasadzie przed spaleniem się, bo miejmy świadomość, że pielgrzymka i te 20 dni, które jest przed nami, może być później to bardzo, bardzo uciążliwe. Dlatego zachęcam do wejścia na stronę internetową, tam do naszego ABC pielgrzyma, też szczegółowe takie informacje, jak się ubrać, to tam właśnie znajdziemy.